100 lat autokefalii. 1000 lat historii. Apostołowie Słowian. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich sięgają misji ewangelizacyjnej świętych braci Cyryla i Metodego. W IX wieku przybyli oni z Bizancjum na tereny Moraw. Ich uczniowie schrystianizowali mieszkańców Małopolski, Śląska i ziemi przemyskiej. O ich działalności świadczą zabytki piśmiennictwa i wykopaliska archeologiczne. Stworzyli oni nowy alfabet i tłumaczyli nabożeństwa na język zrozumiały dla lokalnej ludności, czym położyli podwaliny chrystianizacji wszystkich Słowian. Jeszcze w XI wieku w Krakowie istniała hierarchia metodiańska i sprawowana tam była liturgia w języku słowiańskim. Metropolia kijowska. Historia prawosławia w państwie polskim wiąże się także z jego ekspansją na wschód. Piastowie od początku rywalizowali z Rurykowiczami o grody czerwieńskie, do których sięgały wpływy prawosławnej metropolii kijowskiej. W czasach rozbicia dzielnicowego tereny tego pogranicza zajmowało księstwo włodzimiersko-halickie, które w również podzielonej Rusi kijowskiej wysunęło się na dominującą pozycję. XIII wiek był okresem rozwoju i fundacji prawosławnych biskupstw i monasterów na wschodnich ziemiach obecnej Polski. W tym też czasie książę Daniel Halicki założył miasto Chełm i do niego przeniósł stolicę swojego państwa. W Drohiczynie nad Bugiem został koronowany na króla Rusi jako jedyny władca w historii. Gdy metropolita kijowski przeniósł swoją siedzibę do odległego Włodzimierza nad Klaźmą, władcy Rusi Wołyńsko-Halickiej zaczęli zabiegać w Konstantynopolu o utworzenie oddzielnej metropolii w Haliczu. Przyniosło to tylko tymczasowe rezultaty, albowiem o schedę po metropolii kijowskiej zabiegały aż trzy ośrodki. Pierwszy z siedzibą we Włodzimierzu, a później Moskwie, drugi w Haliczu i trzeci litewski z siedzibą początkowo w Nowogródku, a później w Wilnie. Po zjednoczeniu ziem polskich i zajęciu przez Kazimierza Wielkiego terenów Rusi Halickiej powrócono do pomysłu odrębnej metropolii. Król wysłał poselstwo do patriarchy Konstantynopola i uzyskał jego aprobatę. Kazimierz Wielki w tolerancyjnej polityce wyznaniowej widział drogę do stabilności swojego królestwa. Na horyzoncie rysowały się jednak jeszcze większe zmiany. W XIV wieku Litwini podporządkowali sobie większość ziem ruskich. A Unia w Krewie z 1385 roku sprawiła, że w polskiej strefie wpływów znalazły się olbrzymie połacie terenów, na których przeważała ludność prawosławna. Władcom zależało na niezależnej od Moskwy strukturze cerkiewnej w ich państwie. Zdanie patriarchów Konstantynopola w tej sprawie było jednak zmienne. Raz zgadzali się na odrębną metropolię, innym razem odmawiali, jak za metropolity Grzegorza Cambłaka, który nie uzyskał uznania przez Konstantynopol, mimo że został wybrany przez synod lokalnych biskupów w Nowogródku. Rozdział ugruntował się dopiero w połowie XV wieku, gdy Moskwa jednostronnie zerwała z Konstantynopolem, uwikłanym w próby unijne z Rzymem. W jurysdykcji Konstantynopola pozostały biskupstwa na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Wschód i Zachód. Pod panowaniem Jagiellonów wzajemne przenikanie się kultur wschodu i zachodu przeżywało swój rozkwit. Cerkiewna sztuka bizantyjsko-ruska wypełniła gotyckie wnętrza kościołów, o czym świadczą polichromie zachowane w Lublinie, Sandomierzu, Wiślicy i Krakowie. Z Bizancjum trafiły na nasze tereny cudowne ikony, których kult rozwinął się jak w żadnym innym kraju zdominowanym przez obrządek łaciński. Z postacią królowej Heleny, prawosławnej żony króla Aleksandra Jagiellończyka, związane są ikony Przenajświętszej Bogurodzicy z Bielska Podlaskiego, Brańska, Chodyszewa i Wilna. Powstały dziesiątki wielkich prawosławnych sanktuariów Matki Bożej, a w ślad za wędrującymi na zachód ikonami również i katolickie. Najbardziej znana, częstochowska ikona Matki Bożej trafiła z Rusi Halickiej na Jasną Górę jeszcze wcześniej, za panowania Ludwika Węgierskiego. Obok rodziny królewskiej, wielkimi mecenasami prawosławia były również potężne rody magnackie. Na przełomie XV i XVI wieku z fundacji Chodkiewiczów powstał monaster Supraski, który zyskał prestiżowy status ławry.
Jego główna cerkiew Zwiastowania Bogu Rodzicy, współcześnie zrekonstruowana, stanowiła perłę syntezy architektury bizantyjsko-ruskiej z gotycką, a zdobiące wnętrze freski wskazywały na bezpośrednie związki z kulturą serbską. Do Supraśla trafiły i powstały w nim znakomite zabytki piśmiennictwa. Na terenach całej polsko-litewskiej Rusi działały dziesiątki monasterów i związanych z nimi skryptoriów, a w stołecznym Krakowie jeszcze w XV wieku otwarta została pierwsza na świecie cyrylicka drukarnia, która wydawała księgi liturgiczne na potrzeby prawosławnych obywateli. Kulminacją tego okresu było zrównanie pod względem prawnym szlachty prawosławnej z katolicką. Po śmierci Zygmunta Augusta, dla zapewnienia kontynuacji tych wolności, podpisano w 1573 roku Akt Konfederacji Warszawskiej, gwarantujący równouprawnienie i pokój między katolikami, protestantami i prawosławnymi. Nie powstrzymało to jednak procesów zmierzających do zawarcia Unii Kościelnej w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Projekt zjednoczenia kościołów poprzez podporządkowanie biskupów prawosławnych papieżowi okazał się jednak złudną nadzieją i doprowadził do długotrwałych prześladowań i konfliktów wewnętrznych. Choć unitom udało się przejąć większość majątków cerkwi, to ze względu na opór wiernych nie odnieśli oni całkowitego sukcesu. Wiele ośrodków, zwłaszcza życia monastycznego, stało się bastionami prawosławia. Na terenach obecnej Polski takim miejscem był monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, który nigdy Unii nie przyjął. Swój duchowy autorytet roztaczał zarówno nad prawosławnymi, jak i unitami, obnażając przy tym Unię jako projekt polityczny między hierarchami i władcami, obcy rzeszą wiernych, którzy trzymali się swoich tradycji. W tym okresie rolę obrońców prawosławia odegrały również świeckie bractwa cerkiewne, organizacje prowadzące działalność charytatywną i edukacyjną. Wiek XVII. W 1620 roku patriarcha jerozolimski Teofan III wyświęcił nowego metropolitę kijowskiego i biskupów na pozostałe wakujące katedry. Jednak cerkwi prawosławnej udało się uregulować swój prawny status dopiero za panowania Władysława IV. Metropolitą kijowskim został wtedy Piotr Mohyła. Dokonał on szeregu reform i założył w Kijowie Akademię Mohylańską, uczelnię na europejskim poziomie, która wykształciła przyszłe kadry dla cerkwi w Rzeczpospolitej, umożliwiając jej przeciwstawienie się tendencjom unickim. Od Unii Lubelskiej południowa część ziem ruskich znajdowała się bezpośrednio w koronie. W XVII wieku dotknęła ją seria buntów i powstań kozackich, których istotnym motywem była również obrona praw religijnych. Pomysłem na naprawę sytuacji było zawarcie Unii w Hadziaczu w 1658 roku i utworzenie Rzeczpospolitej Trojga Narodów z wyodrębnionym Wielkim Księstwem Ruskim, na którego terenie cerkiew prawosławna miała uzyskać pewne przywileje. Ten polityczny projekt upadł jednak już w kolejnym roku, a lewobrzeżna Ukraina wraz z Kijowem trafiła pod władzę Carstwa Rosyjskiego. Stan ten został sformalizowany przy okazji podpisania traktatu Grzymołtowskiego w 1686 roku, kończącego wojnę polsko-rosyjską. W tym samym roku metropolia kijowska, wraz ze wszystkimi podległymi jej terenami Litwy i Polski, za zgodą króla i patriarchy Konstantynopola, została podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu, co umożliwiło Rosji mieszanie się w wewnętrzne sprawy polskiego prawosławia. Nasiliło to działania unijne i antycerkiewne prawodawstwo w Rzeczypospolitej. Nadzieja na odrodzenie i drastyczna rzeczywistość. Próba ustanowienia samodzielnej struktury cerkiewnej pojawiła się w epoce Sejmu Wielkiego. Kongregacja Pińska z 1791 roku zaproponowała utworzenie cerkwi autokefalicznej, a na przyszłego jej zwierzchnika wytypowała ichumena Sawę Palmowskiego, który miałby rezydować w monasterze w Bielsku Podlaskim. Wobec kolejnych rozbiorów plany upadły, choć prawosławni próbowali ich bronić, zasilając szeregi powstania kościuszkowskiego. Na terenie zaboru pruskiego prawosławni praktycznie nie występowali, a pod austriackim propagowano Unię.
zaborze rosyjskim z jednej strony odradzano prawosławne biskupstwa, budowano cerkwie, zakładano monastery i sprzyjano powrotowi unitów do wiary ojców, z drugiej jednak likwidowano odrębność organizacyjną i kulturową cerkwi na terenach dawnej Rzeczpospolitej, dążąc do ujednolicenia jej tradycji, kultury i obrzędowości z wzorcami rosyjskimi. Wiekowe monastery w Drohiczynie, Bielsku i Zabłudowie, które przetrwały lata walki z Unią pod rządami katolickich władców, za panowania prawosławnych carów zostały zamknięte. Droga do autokefalii. Pierwsza wojna światowa to dla prawosławnej ludności ziem polskich czas zbieżeństwa, ucieczki na wschód przed zbliżającym się frontem niemieckim. Duchowni udający się w głąb Rosji zabierali ze sobą najcenniejsze cerkiewne skarby. Ziemie polskie opuściły 3 miliony wiernych. Wielu zginęło w drodze, jeszcze więcej w rewolucyjnej zawierusze w bolszewickiej Rosji. Nielicznym udało się wrócić do odrodzonej Polski. Terytorium wschodnich województw międzywojennej II Rzeczypospolitej zamieszkiwała głównie ludność prawosławna. Władzom państwowym od początku zależało na usamodzielnieniu się cerkwi. W tym celu metropolita Jerzy Jaroszewski rozpoczął starania o uzyskanie autokefalii ze strony Patriarchatu Moskiewskiego. Gdy jednak w 1922 roku patriarcha moskiewski Tichon Bielawin został aresztowany i formalnie zarząd nad cerkwią rosyjską przejęła niekanoniczna Żywa Cerkiew, zwrócono się w tej sprawie do Konstantynopola. Po tragicznej śmierci metropolity Jerzego dążenia do uzyskania autokefalii kontynuował jego następca, metropolita Dionizy Waledyński. Ostatecznie tomos o autokefalii cerkwi w Polsce podpisany został 13 listopada 1924 roku przez patriarchę konstantynopolitańskiego Grzegorza VII. Uroczyste ogłoszenie autokefalii nastąpiło 17 września 1925 roku w katedrze Świętej Marii Magdaleny w Warszawie i spotkało się ono z akceptacją lokalnych cerkwi prawosławnych. Równolegle do starań o jurysdykcyjną niezależność prowadzone były prace nad uregulowaniem sytuacji prawnej cerkwi w Polsce. Wraz z otrzymaniem autokefalii metropolita Dionizy miał nadzieję na wprowadzenie lepszego rozwiązania niż dotychczasowe tymczasowe przepisy uzależniające cerkiew od państwa. Jednak nawet status posiadanych majątków nie został uregulowany niemal aż do wybuchu II wojny światowej. Ze względu na taką sytuację prawną, cerkiew była mocno ograniczona przez władze, które często nie wyrażały zgody na otwarcie parafii i aprobowały przejęcia obiektów cerkiewnych przez Kościół rzymskokatolicki. Apogeum akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej przypadało na lata 1937-1938, kiedy na Chełmszczyźnie i Podlasiu zburzono 127 prawosławnych obiektów sakralnych. Mimo wszelkich trudności cerkiew w Polsce prowadziła ambitną działalność charytatywno-duszpasterską, edukacyjną i wydawniczą, a utworzone przy Uniwersytecie Warszawskim Studium Teologii Prawosławnej przyciągnęło prestiżowe zagraniczne grono wykładowców i stało się w dwudziestoleciu międzywojennym jednym z najważniejszych prawosławnych ośrodków naukowych na świecie. Pożoga wojny. W momencie wybuchu II wojny światowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej znaczna część żołnierzy była wyznania prawosławnego. Zapisali oni chlubną kartę patriotyzmu w kampanii wrześniowej, na powstańczych barykadach i na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich spoczywa w lasach Katynia i Kozielska, jak naczelny kapelan Wojska Polskiego ksiądz Szymon Fedorońko. Innych znajdziemy na cmentarzach Bolonii, Tobruku, Monte Cassino. Wraz z II Korpusem Polskim wojenny szlak przemierzał również biskup polowy Sawa Sowietow, organizator prawosławnego duszpasterstwa polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Pod niemiecką okupacją metropolita Dionizy został początkowo odsunięty od zarządzania cerkwią, a po powrocie do pełnienia funkcji jego pozycja została mocno ograniczona przez grupy narodowościowe. Wojna pochłonęła wielu najwybitniejszych działaczy prawosławnych II Rzeczypospolitej i pozostawiła cerkiew w Polsce dosłownie zdziesiątkowaną.
Zmiany granic, ale również rozpoczęte w 1944 roku przesiedlenia ludności niepolskiej z województw wschodnich do Białoruskiej i Ukraińskiej Republik Ludowych sprawiły, że liczba prawosławnych w Polsce spadła 10-krotnie. Proporcjonalnie zmniejszyła się również liczba duchownych i parafii. Dodatkowe zmiany w geograficznym obrazie cerkwi w Polsce pojawiły się, gdy prawosławni przymusowo przesiedleni w ramach powojennej akcji Wisła zaczęli zakładać parafie na zachodzie i północy kraju, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Nowa rzeczywistość. Metropolita Dionizy nie cieszył się przychylnością władz komunistycznych i pod znakiem zapytania stanęło dalsze istnienie polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Ostatecznie ówczesne władze państwowe zadecydowały o odsunięciu metropolity i utworzeniu tymczasowego kolegium rządzącego kościoła prawosławnego. Kolegium kierowało działalnością cerkiewną, w tym zakończonymi sukcesem w 1948 roku staraniami o moskiewską zgodę na autokefaliczną samodzielność polskiego prawosławia. W 1951 roku nowym zwierzchnikiem polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego został pochodzący spod Międzyrzeca Podlaskiego metropolita Makary Oksiuk. Uwarunkowania polityczne PRL nie sprzyjały powojennej odbudowie życia cerkiewnego. Na miarę swych możliwości przeciwdziałali temu kolejni metropolici: Tymoteusz Schreter, Stefan Rudyk i Bazylii Dorożkiewicz. Gdy władza ludowa nieco zrewidowała swój dyktatorski stosunek wobec religii, nastąpiła stopniowa stabilizacja i rozwój. Transformacja systemowa i uchwalenie w 1991 roku ustawy o stosunku państwa do polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego przyniosły cerkwi niespotykaną do tej pory swobodę i możliwość wszechstronnej aktywności. Od 1998 roku funkcję zwierzchnika cerkwi w Polsce pełni metropolita Sawa Grycuniak. Cerkiew prowadzi szeroko zakrojoną działalność duszpasterską, edukacyjną, naukową, wydawniczą, kulturalną, charytatywną i społeczną. Rozwija się życie monastyczne i parafialne. Funkcjonuje również silny ruch młodzieżowy. Państwo polskie niemal zawsze było wielonarodowościowe i wielowyznaniowe, a tradycje tolerancji są w nim głęboko zakorzenione. Prawosławni od początku byli istotnym elementem tej układanki. Wnieśli olbrzymi wkład do kultury polskiej i europejskiej. A w potrzasku politycznych i etnicznych waśni znajdowali sposoby, by twórczo i heroicznie świadczyć o Ewangelii Chrystusa. Sto lat autokefalii, tysiąc lat historii.